Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a wśród nowości, jeżeli chodzi o te patch notes'y rocznicowe, była również nowa mapka, jeżeli chodzi o fantastyczne bestie. No i na tym filmie sobie tę mapkę ogarniemy, jeżeli chodzi o nagrody głównie, bo jeżeli chodzi o zrobienie samej mapki, to zrobię to tak jak ostatnio, czyli albo nagram film, albo ewentualnie zrobimy sobie całość na jednym streamie, jeżeli oczywiście się uda, także emocjonująca podróż. Mamy fantastyczne bestie, mieliśmy karmazynowy śnieg, mieliśmy sen na jawie. No i teraz mamy krainę pysznych snów. Także wchodzimy i standardowo mamy dwa rodzaje nagród, czyli te stałe, te co będą na zawsze, i hodowla bestii, czyli te nagrody, które będą przez około miesiąc. No i jeżeli chodzi o walki, to standardowo mamy pojedyncze odcinki po raz kolejny. No i później są tutaj troszkę trudniejsze walki, gdzie musimy zdobyć 3 gwiazdki. To znaczy nie musimy, ale fajnie te 3 gwiazdki mieć, żeby porobić sobie na luzie tutaj wszystkie zadania, powiedzmy, i odebrać wszystkie nagrody. Także jeżeli chodzi pierw o te nagrody ograniczone czasowo, czyli po tym jak to się skończy, to zniknie i już te nagrody dodatkowe nie będą dostępne, więc warto te mapki robić w ciągu pierwszego miesiąca od ich wypuszczania. No i standardowo tutaj te zadania będą dotyczyły tylko i wyłącznie pierwszych 15 pojedynczych odcinków, tych łatwiejszych, które każdy lub większość powinna tak naprawdę zrobić. No i jeżeli chodzi o nagrody, to mamy tutaj na zmianę 12 przynęt i 240 diamentów. No i jak zjedziemy sobie niżej, to troszkę tego więcej będzie, bo mamy tutaj już 16 przynęt, nadal 240 diamentów. Tutaj mamy 380 diamentów i na koniec 20. Więc po prostu przynęty, diamenty to są nagrody darmowe. No i jeżeli wykupimy sobie przepusteczkę za 69,99, to dostaniemy również 9800 diamentów i 600 przynęt. Nie mam pojęcia, czy to się opłaca. Ja osobiście czegoś takiego bym nie kupił, nawet jeżeli wydawałbym na grę, bo już nie wydaję, jak wiecie, ale gdybym wydawał nawet duże sumy, to raczej czegoś takiego bym nie kupił, skupiłbym się raczej na, nie wiem, pakietach wspinacza, wszelkich innych przepustkach, subskrypcjach itd. Ale wybór należy do Was, wiadomo, zależy od osoby, ile wydaje i czy w ogóle wydaje. No i jeżeli chodzi o te normalne takie etapy, te trudniejsze już, znaczy to dotyczy wszystkich etapów, czyli nawet tych pojedynczych pierwszych, no ale mamy po prostu zdobywać daną ilość gwiazdek, no i tak dostaniemy właśnie skrzynki z czerwonymi emblematami standardowo, okruchy żywiołów, rdzenie żywiołów, monety POE, 10 emblematów czasu, no i w sumie to jest taka nagroda, po którą warto tutaj to wszystko robić, i 10 kart astrologa. Tak samo zresztą tutaj są same tak naprawdę bardzo, bardzo pożyteczne rzeczy do ulepszania postaci. Tak na dobrą sprawę nie ma tutaj żadnej tragicznej nagrody. Ilości okruchów czy rdzeni są małe, ale mimo wszystko są to nagrody, które warto tutaj odebrać. Także to by było na tyle. Powtarzam raz jeszcze. Albo nagram to na filmie, albo zrobimy sobie to na streamie. Szczerze mówiąc, to nawet bardziej celuję w stream, ale zobaczymy jak to rozwiążemy, jak już się pojawi na serwerach głównych. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.